I witamy serdecznie w meczu towarzyskim pomiędzy Fortuna Gaming a Rage Quitters w składach MadCat i Biluś. Fortuna Gaming, Rage Quitters, Tay, no i jako stand-in Weird Vector. Przejdźmy w takim razie na spekta i komentujmy Manfield. Rozpoczęło się, Fortuna Gaming, przebicie Weird Vector, first touch. Piłka na połowie Fortuna Gaming, Vector dośrodkowania i będzie gol. Cudnie w 8 sekundzie meczu Weird Vector strzela gola. Zobaczmy jeszcze raz na powtórce, jak to wyglądało. Weird Vector, piękny strzał, minął MadCata, jeszcze mu dał przyjacielskiego kuksańca i strzelił gola. Wróćmy na stanowisko, rozpoczęcie. Weird Vector versus Biluś. Kto pierwszy będzie przy piłce? Kto pierwszy będzie przy piłce? Weird Vector strzela, ale cudowne rozpoczęcie. Rage Quitters prowadzą 2-0 po 10 sekundach meczu. Jeszcze raz piękne dośrodkowanie, strzał na bramkę, MadCat był bezsilny i bez szans. Kolejne rozpoczęcie, kto teraz pojedzie? Skośne ustawienie, kto jedzie? Biluś versus Tay. Tay przebija, Biluś miał first toucha, piłka na połowie Fortuna Gaming. Czekają na opad piłki, MadCat wybicie. Na uwolnienie, Vector z powrotem, dośrodkowuje, na wolne pole. Dojeżdża do piłki, nieporozumienie z Tayem, Taya nie ma na środku. Dzięki temu Biluś może zrobić kontrę. Piękna kontra, piękny strzał. Czy dobije? Tak jest. 4 minuta 32 sekunda. Biluś strzela gola. Biluś strzela gola. Szansa dla Fortuna Gaming na wyrównanie spotkania. Przebitka i Rage Quittersi nie mieli absolutnie żadnych szans. Kolejny start. Fortuna Gaming. MadCat kontra Rage Quitters Vector. MadCat przebitka. First touch, piłka na połowie Rage Quittersów. MadCat wjeżdża po ścianie, nie, czeka, pozwala dotknąć piłki Tayowi. MadCat dośrodkowanie, Vector czy Biluś? Piłka niestety nie trafiona przez żadnego przeciwnika. MadCat. Vector na wolne pole, MadCat próbuje przyjąć tą piłkę. W kontakcie z Vectorem, Vector lepszy. MadCat na pełnej prędkości, Biluś wybija, clear bola. Czeka na piłkę, mija się z nią po raz kolejny. Vector dośrodkowanie, Tay niestety pod bramką kręci bączki, nie wie co się dzieje. Zmarnowana szansa przez Rage Quittersów. Fortuna Gaming w posiadaniu. Tay nie trafił. Centra dla Loxa. Lox trafia w piłeczkę. Tak jest. Weird Vector przed szansą. Niestety chybił. Biluś. Wybitka. Wciąż piłka na połowie Fortuna Gaming. Wciąż niebezpiecznie. Rage Quitters Tay zrobił aeriala. Pewnie się tego nie spodziewał. No ale cóż, takie piętno początkującego. I teraz MadCat. Piękna zbitka. Czy Biluś na pełnej prędkości bije piłkę do bramki? Tak jest. Dośrodkowanie. Biluś. To musi być gol. Niestety nie. Weird Vector okazał się lepszy w bramce. Teraz tylko uspokoić grę. Wyprowadzić piłkę na połowę przeciwnika. Zwarcie z MadCatem Taya. Zwycięskie dla Fortuna Gaming. Nie. Dla Rage Quittersów. Fortuna Gaming Tay. Aerial. Nie wyszedł. MadCat na wolne pole. Biluś wraca na bramkę. MadCat w tym czasie próbuje okiełznać handbola albo futbola, jak to woli. Piłka na wolne pole, na środek boiska. Vector przed szansą, przestrzelił i Biluś wyjeżdża z kontrą, trafia. On się nigdy nie mili. MadCat czeka na dośrodkowanie, niestety za daleko i Vector wybija po raz kolejny na wolne pole. Szansa przed Rage Quittersami. Tak jest, Vector do Taya. Tay lekka zbitka do rogu boiska, Fortuna Gaming, Biluś czeka. Vector teraz ma szansę podać do Taya, jednakże to Biluś podaje do Taya. Nie przejął piłki i MadCat wychodzi z kontrą. Weird Vector, znany jako Lox, wjeżdża do bramki i czeka na to, co zrobi przeciwnik. Ale Tay czyści piłkę. MadCat próbuje walczyć z Weird Vectorem. Biluś z powrotem w stronę bramki. MadCat przed szansą na dośrodkowanie. Musi być gol. Niestety przestrzelił tragicznie. Tay wychodzi z kontrą. Niestety kontra nie w tą stronę. Biluś, dośrodkowanie. Vector, ni bez szans. 2-2 w drugiej minucie spotkania na Manfield. Zobaczmy to. Błąd Taya. MadCat nie trafił w piłkę, ale Biluś zamykał akcję. Piękny strzał. Weird Vector bez szans. Rage Quitters, Fortuna Gaming 0-0. Tak zwane 0-0, bo jest wynik 2-2. MadCat już wznowił. First touch dla MadCata, ale teraz Tay przejmuje, Rage Quittersi pod bramką przeciwnika. MadCat na bramce, na wolne pole. Panie sędzio, tutaj spalonych nie ma, Biluś przejmuje, ładna zwarta akcja, teamowa.
Matkat już czeka na dośrodkowanie, zagranie przez Bilusia. Biluś, pięknie dośrodkowanie, Matkat musi to wykorzystać, ależ on przestrzelił. 100% akcja, minięty jeden przeciwnik, minięty drugi przeciwnik, ale bramka okazała się za mała dla Matkata. Tej próbuje coś wykonać. Wektor wybija. Biluś wraca na bramkę. Fortuna Gaming organizuje szyk obronny, ale szansa przed kontrą. Szansa przed kontrą. Dośrodkowanie. Matkat teraz strzela na bramkę. Wektor próbował, dotknął piłki, ale niestety zbyt silny strzał. Zobaczmy, jak to wyglądało. Biluś, piękne dośrodkowanie i Matkat strzela. Wektor dotyka piłki, ale był bez szans. Wróćmy w takim razie na rozegranie. Biluś versus Wektor. Kto tym razem przebije piłkę na swoją połowę? Biluś, first touch, piłka na połowie Rage Quitterców. Dojeżdża do niej chyba Matkat, niestety Matkat woli zbierać turbo. Biluś, dośrodkowanie, przejmuje je Wektor. Rage Quittersi w posiadaniu piłki, to oni teraz muszą gonić wynik. To oni są na razie na straconej pozycji. Okazuje się, że nie tylko zespołowa gra, nie tylko teamowy przeciwnik, ale również deczko szczęścia pozwala danej drużynie wygrać. Tej, cóż on robi? Ćwiczy loty szybowcowe, ale teraz przed szansą na dośrodkowanie. Wektor był za daleko. Szansa przed Tejem. Na spokojnie, Teju, na spokojnie. Matkat niestety podaje do swojej bramki. Czy to będzie gol? Tak, Matkat, to o czym wspominałem, szczęście i umiejętności, to doza na zwycięstwo meczu. Niestety Matkat został nabity i pięknie osłupek doprowadza do remisu. Rage Quitterci versus Fortuna Gaming z 3-3. 36 sekund nagrania. Fortuna Gaming, piękne przebicie Bilusia, ależ niespotykany efekt. Niespotykane umiejętności tego zawodnika. Jest szansa przed 4-3, ale Matkat 2 km nad poprzeczką. Biluś, centra, ale nie było zawodnika zamykającego akcję. Tej wychodzi z akcją. Rage Quitterci, ostre przejście po obręczy. Wektor, dośrodkowanie. Piłka pod bramką Fortuna Gaming. Czy Fortuna im sprzyja? Remis? Nie. 4-3. Rage Quittersi wychodzą na prowadzenie na 7 sekund przed końcem meczu. Błąd Bilusia. Niestety błąd tak znamienitego bramkarza. I mamy to, co mamy. Jeszcze są przed szansą na wyrównanie, ale teraz wszystko zależy od wznowienia meczu. No, Tej zrobił robotę. Piłka na połowie Fortuna Gaming. Jeszcze jest szansa na 5-3. Niestety wynik zakończony sukcesem drużyny Rage Quittersów. Pożegnanie Biluś, GG, Matkat, HH. Rage Quittersi wygrywają spotkanie 4-3.